Siemaneczko, z tej strony Araulen i witam was w trzecim odcinku z Farming Simulatora 2013 Titanium Edition. Tak, to trzeci odcinek i tak jak obiecałem, mamy już nowy kombajn. Mamy nowy kombajn, który musimy zaprowadzić na podwórko nasze kochane i tam zaczniemy kosić to pole. Więc wsiadamy i jedziemy. Myślę, że raz, dwa uda nam się zajechać, bo to nie jest tak daleko. I ogólnie niestety musiałem zacząć nowy zapis gry ze względu na pewne komplikacje, które wyszły. I pole nie jest zaczęte, koszone te jak przedtem zaczęliśmy na pierwszym odcinku kosić, tylko zaczniemy od nowa. Ale stwierdziłem, że to nie będzie jakoś bardzo widoczne i denerwujące, bo te postępy były niewielkie, więc raz, dwa to wszystko sobie nadgonimy. Kombajn jest trochę większy, hajsu mam już niewiele i myślę, że jakoś jednak sobie poradzimy. Posprzedawałem jeszcze przede wszystkim, musiałem wziąć na łatwy, niestety, przyznaję się. Potem posprzedawałem trochę tych zbóż i tak dalej. Posprzedawałem maszyny, no i jakoś udało się ten kombajn kupić. Okej, więc to jest chyba to pole. To tam podjedziemy i zaczniemy od boku. Włączymy już kombajn. Niech nam spokojnie nagrywa. Tfu, ale się mylę. Niech nam spokojnie już się rozkręca, wchodzi na obroty. I okej, jedziemy z tym koksem. O, automatycznie nam się te podbieraki pojawiły. I myślę, że tym razem skosimy to dużo szybciej. Podejrzewam, że i tak się nie wymieszczę na jednym odcinku, ale to najwyżej będę sobie nagrywał dalej i zrobię przyspieszenie. Okej. Wiem, że nie powinienem o takie rzeczy pytać, zwłaszcza że to jest inna gra, ale niestety muszę, nie chcę mi się specjalnie audiologa nowego robić. Otóż mam taki problem. Otóż tak jak zauważyliście, oglądając odcinek z SF-a 13, używam teraz kamery cyfrowej do nagrywania, zanim będę miał profesjonalny mikrofon. A mam jeszcze jeden odcinek z SF-a 14 nagrany tym starym, żałosnym mikrofonem. I jeśli możecie, proszę powiedzcie mi tutaj w komentarzach pod tym odcinkiem, czy wrzucać ten odcinek z tym żałosnym głosem, to jest ostatni z tych nagrywanych na zapas, czy po prostu pominąć ten jeden etap. Tam było koszenie u sąsiada bodajże i nagrywać już na bieżąco z kamery, tak? Bo to jest dość ważne, bo nie wiem, czy brać się za nagrywanie, czy po prostu zmontować tamten i wrzucić. A no to jest, jeśli nagrywanie, no to muszę poświęcić dodatkowy czas na to, prawda? Więc będę wdzięczny, jeśli jak najszybciej po wrzuceniu tego odcinka mi napiszecie co i jak. Tutaj zatrudnię już pracownika, a sam przeskoczę do traktora z przyczepą i podjedziemy, żeby wysypać. Okej. I ruszamy. A, gustowny farmer siedzi. Tylko żebym ja znowu trafił, chyba trafię. Okej. Zapierdzielamy, że tak się wyrażę. I ciśniemy. Pracownik już tam kosi sobie. A przy okazji, może, nie wiem,
miałbym chęć też na prasę, ale prasa troszkę droga, podejrzewam. Sort według typu maszyny, ładowacze, kombajny, zbiór ziemniaka, zbiór buraka, wywrotki, kultywatory, pługi, siewniki, rozrzutniki, opryskiwacze, rozrzutniki znowu, kosiarki, skrabiarki, jeju, ile tego? 112. O, 40 tysięcy tylko. To wiecie co, może weźmiemy kredyt i kupimy tą prasę i będziemy też prasować. A pracownik nam tu ładnie kosi. Jak to tam wygląda? 78%. To nakręci i mu podjedziemy, niech wysypie. I skoczymy do bankomatu. Okej. Nakręcimy. Nakręcimy. I teraz niech nam wysypie. No i teraz ta robota idzie. Jak ja mam podjeżdżać, żeby on to na bieżąco mi sypał? Kurczę, ile to zabawy. Trudno, muszę ręcznie gaz dodawać. Może, mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało. I że on nie sypie na bieżąco to, co umucił, tylko... No, szybko. No, raz, dwa, raz. No, długo jeszcze. A, on już sypał na bieżąco. Dobra, to tu odczepimy przyczepę. Okej. I skoczymy gdzieś, gdzie jest... Tutaj może i tam podjedziemy do sklepu od razu i przyprowadzimy prasę, bo myślę, że uda nam się ją kupić bez problemu. On niech tu sobie kosi i być może uda nam się to zrobić jeszcze na bieżąco, bez przyspieszenia. A jeśli nie, no to tak jak mówię, zrobię jakieś przyspieszenie i będzie cacy. Teraz raz, dwa zapitalamy do sklepu i przyprowadzimy prasę, będziemy też prasować, belować, o tak, żeby, bo to jest taka sprzeczność, jedni mówią presować, drudzy prasować, to będziemy mówić belować i nie będzie żadnej sprzeczności, o ile się, auć, o ile się nie mylę, to tu był bankomat, chyba, jest. To nie z tej strony. Z drugiej. Musimy podjechać. W prawo. I tutaj będzie. Na główny plac. Okej. Wysiadamy. I pożycz. Saldo. O, okej. I kupimy ursusowską prasę. I przy okazji może też zbieracz. Owijarka. O, słowy nie będziemy owijać raczej. Prasa. Kup. Okej, jest prasa. Może wezmę więcej tej pożyczki. To się przyda. Na koszt utrzymania i tak dalej. Okej. Nie odrzuć. Podepniemy. Mam nadzieję, że się dobrze spisze. Nie korzystałem nigdy jeszcze z maszyn Ursusa. Ani w grze, ani w realu. W realu tylko traktorem zdarzyło się jeździć. Chociaż też nie. Niezbyt dużo razy. Podjedziemy. Odczepimy.
okej. I jedziemy. Oddalimy teraz. I teraz w lewo, tak? W lewo. Okej. Jedziemy, raz, dwa. Ursus Z594. No, Ursus się wybił. Była chyba już marka na upadku. Nie wiem, czy ona w ogóle nie splajtowała, nie ogłosiła splaj bankructwa. Ale podnieśli się i nieźle im idzie. Nowe traktory, maszyny, wsparcie ze strony samego producenta gry, najlepszy, jakby nie patrzeć, najlepszej, najpopularniejszej gry rolniczej w Polsce, choć mi się to zbytnio nie uśmiecha z pewnych względów, ale ludzie, którzy mnie bardziej znają, doskonale wiedzą dlaczego. Podjedziemy i wysypiemy zboże tam, co ma do tego, do wysypania, ups, i do silosu też wsypiemy i będzie ok. Będziemy potem prasować. Będę musiał, dobrze, że wziąłem większą pożyczkę, potem będę musiał wziąć kupić albo jakiś traktor z turem i z przyczepą, albo po prostu tą prasę, tą przyczepę zbierającą. Nie wiem, co tam się będzie bardziej opłacało. No ma i dużo ci... Okej, nakręcisz, to wysypiemy. Nakręcisz, to wysypiemy. I... Ile już przerobione jest? Nie, prawie pół pola, a tym małym kombajnikiem co byśmy musieli robić? Kurczę. Fakt, no musiałem trochę oszukać, bo łatwy to taki trochę dla cieniasów i w ogóle. Ale niestety to wszystko dla was, i też dla mnie, dla lepszego komfortu gry. Jakoś trzeba sobie radzić. Jedziemy, wysypiemy. Mam nadzieję, że on nie zdąży dojechać do końca, bo nie chcę zgnieść pszenicy, a tam nie wysypał wszystkiego. Tutaj zjedziemy. Raz, dwa. I wysypiemy. Okej. Kto, pewna osoba skrytykowała mnie pod ostatnim odcinkiem, że lecę na kasę, że tam Playway, producent SF-a 14 mi zapłacił, dał mi grę i tak dalej, i ja przez to teraz ją reklamuję, nagrywam, wychwalam, a konkurencję krytykuję i tak dalej. Być może jest to tak nie tylko przez niego, ale przez resztę z was też tak odbierane, ale chciałbym to sprostować. Otóż nie dostaję żadnych pieniędzy za testy, reklamę i tak dalej. Let's play chyba na tym polega, na nagrywaniu gier, prawda? I let's play polega na wyrażaniu własnych opinii o grze, którą nagrywamy. Rozumiecie? Czyli jeśli coś mi się podoba, mogę, i mam do tego prawo ją wychwalić. A jeśli mi się nie podoba, mogę ją skrytykować w brutalny sposób, ale mogę. Bo na tym polega let's play. To nie jest tylko granie z nudów i gadanie do mikrofonu. Bo let's play ma także pokazać graczom opinię osoby nagrywającej o tym, w co gra. Czy warto to zakupić, czy nie warto. Czy warto na to w ogóle spojrzeć. Więc nie życzę sobie, żebyście pisali mi takie rzeczy, że promuję SF-a 14 i tak dalej, bo hajs. Hajs i wszędzie hajs. Nie ma żadnego hajsu. Sam nagrywam grę z własnej woli, FS-a też nagrywam z własnej woli i krytykuję jeśli trzeba, chwalę też jeśli trzeba. Jeśli mogę nawet skrytykować za głupie tekstury w sklepie, bo jeśli je się daje, to się je daje w porządnie albo wcale, a nie się robi to na odwal się za przeproszeniem. I
naprawdę, nie życzę sobie więcej takich komentarzy, bo będę je konsekwentnie usuwał, a osoby to piszące blokował. Na zawsze. Więc radzę... radzę się zastopować trochę. Tamtą osobę oszczędziłem, bo to pierwszy taki komentarz. Wszystko jej po kolei napisałem, wyjaśniłem. Więcej się ten pan nie odezwał. Więc ja postanowiłem też być honorowy i darować mu. Ale też to się więcej nie powtórzy, bo ja nie będę każdemu z was osobna tłumaczył, co, jak, gdzie i czemu. Więc ostrzegam. Pilnujcie się. Chcecie krytykować film? Nie ma problemu. Przyjmuję każdą krytykę. Chcecie krytykować grę? Czy wychwalać? Też nie ma problemu. Przecież jest wolność słowa. Ale nie krytykujcie tego. Nie krytykujcie, może nie zarzucajcie mi tego, że za jakiś hajs, czy za coś, czy za cokolwiek chwalę grę niesłusznie, bo nie wiem, płacą mi czy za to, za beta testy, czy za coś. Czy za to, że po prostu dostałem grę w zamian właśnie za beta testy. To tyle. Testowałem grę i dostałem później pełną wersję za to. Nic więcej. Rozumiemy się? Okej. Wzięło mi się na ostre gadanie. Ale teraz już bierzemy się za prasowanie. Zdenerwowałem się. Troszkę rejża było, ale cóż. Czasami trzeba. Okej. Włączamy. Opuszcza się ładnie. I ciśniemy. Wyłączymy mapę. I dziwne odgłosy trochę ta prasa wydaje. Ale ciekawe ile będzie ile rządków na jeden bal będzie potrzebne. Podejrzewam, że to jest ustawione jakieś 5000 częstotliwość. No to półtora? Może cały, może jeden cały. Z tego co widzę, to jeden cały powinien wystarczyć. To troszkę mniej niż 4000 widzę jest ustawione. Choć moim zdaniem to i tak trochę za dużo. Okej. Prasujemy. I niedługo będzie trzeba wywalić pierwszego balota. O, już nam sygnał pika. Wyłączę ją. I nakręcę. Może tak, przejedziemy tu z boku. I to z boku, żeby się już nie plątało i potem tamten niech nakręci i będziemy jechać już wzdłuż pola. Okej. Jedziemy powolutku. Rozładuj prasę. Wywal. Poszło. I jedziemy. Podejrzewam, że na tym pomacie jeden się prasuje, beluje. Jeśli nie, to mnie poprawcie, będę wiedział na przyszłość. Tutaj wyszedł jakiś trochę węższy ten pokos, nie wiem czemu. Troszkę nagram sobie ze środka. A co? Dziwnie to trochę wygląda. Interior nie taki zły, muszę przyznać. Choć mógłby być lepszy, no wiadomo, zawsze coś mogłoby być lepsze, nie ma niczego idealnego, ale jedziemy raz, dwa, około 18-19 minut odcinka, to zaraz skończymy, myślę skończę, ja się rozłączę już z gadaniem, a chwycę koszeniem. A w następnym odcinku będziemy dalej belować. I myślę, że będzie ok. Całkiem fajna koncepcja. Tak mi się nie wydaje. Odrzuć. Tamten widzę już chce, żeby wysypać. To tu dojedziemy do końca. Wywalimy belę. I podjedziemy, żeby mógł wysypać. Ok. Wycofujemy. Raz, dwa się wywala. Q. Odczepiamy.
nie pozwoliłem, żeby się zamknęło, ale chyba nic się nie stanie. Raz, dwa, podjedziemy z przyczepą. Raz, dwa. Hamuj i cofaj. I jedziemy. Fajnie to wygląda, takie duże pole z tymi pokosami. Mapka tak w dzień też nawet. Choć w pierwszym odcinku troszkę ją skrytykowałem. Jednak mogłaby być lepsza. Więcej jakichś szczególików, drzewek i tak dalej. Bo te drzewa trochę tak w rządkach poustawiane, a nie ma żadnej takiej spontaniczności w tym. Okej, syp. Pojedziemy to od razu wysypać i się chyba pożegnamy. Ja nagram dalej. Będę leciał dalej z nagrywaniem. Już w przyspieszonym tempie samego koszenia. Okej, jedziemy. Wysypiemy. On zwinie rurę? Złoży czy nie złoży? Nie wiem, czort z nim. Czart. Jest staropolska mowa. U nas na wsi często się tak mówi. Kto pochodzi typowo ze wsi, podejrzewam, że wie, o co chodzi. Miastowi mogą nie wiedzieć. No i mamy połowę pola skoszoną. 20 minut około. A tym małym kombajnem byś w 20 minut przejechalibyśmy ze dwa razy. Może. Wokoło oczywiście. Okej. Jest różnica, warto było. Okej. I wysypuj. Podjedziemy jeszcze tam na pole i się z wami pożegnam. Podjedziemy na pole. Przepraszam za to moje wkurzenie, które pokazałem na odcinku, ale ten komentarz mnie trochę zabolał i chciałem po prostu dać wam znać co i jak, bo nie chciałbym, żeby więcej się takie komentarze powtarzały. A sam nie będę powtarzał, co będę robił, jeśli takowe będą jednak się powtarzały. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Dobra. To ja tu kończę. Wejdziemy sobie do kombajna. I co? Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, który od dawien dawna wyszedł mi wreszcie w fajny sposób. Wiele się nie jąkałem. Mam w miarę dobry humor. I dziękuję właśnie za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!